o jakimś naszym odrębnym, dumnym stosunku do Europy. No bo trzeba pamiętać, że Europa zawsze traktowała Polskę jako kraj podrzędny. W ogóle Europa tak traktuje Słowiańszczyznę jako cywilizacyjnie zapóźnioną i zacofaną. To jest pogarda kulturowa Europy dla Słowiańszczyzny. Tak to nazywam z całą otwartością. I ta pogarda kulturowa znajduje swoje przeciwstawienie w postaci tej mesjanicznej dumy, która ma pokonać tę pogardę tamtej niby to wyższej kultury. Ale obracanie się w kręgu wyższości i niższości, lepszości i gorszości jest czymś strasznym dla mentalności narodu, dla jego świadomości. My rzeczywiście jesteśmy uwikłani w taki krąg niemożności, tego co się nazywa polską niemożnością. Ale ta polska niemożność właśnie wynika z tego, że się operuje tą opozycją. Gorszy, lepszy, wyższy, niższy. No my jesteśmy gorsi. Nie, my nie jesteśmy gorsi, my jesteśmy właśnie lepsi, bo jesteśmy mesjanistycznymi ofiarami. No i tak w kółko, prawda? Więc gdybyśmy mieli próbować odnowić świadomość, wszystko co kształtuje właśnie wyobraźnię i myślenie krajowe, narodowe, to powinniśmy namawiać do tego, żeby humanistyka inaczej opowiedziała nasze dzieje.